Jestem w Nowym Sączu na drodze krajowej numer 75. Jadąc od strony Kurowa, tą właśnie drogą wjechałem do Nowego Sącza i przez ten Nowy Sącz będę chciał przejechać bez pomocy nawigacji tym razem w kierunku Starego Sącza. I oczywiście nie stanowiłoby to większego problemu, gdyby pojechać teraz w prawo, natomiast ja sobie pojadę przez centrum Nowego Sącza, czyli pojadę drugim zjazdem z ronda. Rondo Jana Pawła II. Dojeżdżamy do rynku. Tak mi się wydaje. Do rynku, ale tak się zastanawiam, czy tutaj nie było ruchu okrężnego na rynku w Nowym Sączu. Tak mi się wydaje. Objedziemy sobie oczywiście rynek, bo wydaje mi się, że tutaj był ruch okrężny. A teraz jest to normalne skrzyżowania. Oczywiście pierwszeństwo jest wokół rynku. Taki zwrot. Czyli jeżdżąc w tej chwili po rynku, oczywiście lewego kierunku wskazu pamiętamy, używamy. Sobie w koło. Może tu pojadę na wprost. Tu chyba jeszcze nie miałem okazji być. Znowu mamy stopa w lewo, zakaz skrętu. Stronę, którą chciałem. No trudno. Jedziemy z powrotem w takim układzie. Zwracam uwagę, nie jedźcie tutaj z tego kierunku, jak ja teraz jadę, tak jak ten bordowy pojazd, który przede mną pojechał. On ustawił się na
lewym pasie, a pojechał i ściął to skrzyżowanie. Także jak jesteście, wjeżdżacie na rynek w Nowym Sączu przy lewej stronie, na rynku również powinniście być przy lewej stronie, a nie, że nagle znajdujecie się na prawym pasie. Tam jest takie lekkie przesunięcie skrzyżowania. Zobaczcie, same nakazy. Tu już możemy sobie popatrzeć, gdzie jest Stary Sącz. Stary Sącz jest w lewo. Znowu mamy nakaz. Nakaz jazdy w prawo. Stary Sącz tutaj mam na wprost. Jeżeli jadę prosto. Czy on jedzie na Bytom, czy on jedzie na Bytom? Jeżeli na Bytom. Zwróciły się kierunkowskazy, ale strzelam, że prosto będziemy jechać do Starego Sącza, czyli pierwszym zjazdem. Bo gdyby to było gdzieś indziej, to podejrzewam, że byłby wskazany kierunek. Miałem rację, że na razie pojechałem, gdzie pojechałem. Tutaj już jesteśmy na drodze wylotowej w kierunku właśnie nowego Sącza. Drodze ku domu.